Bardzo się cieszę, że na przyszły rok przeznaczamy kwotę 2 miliony złotych i po szerokich konsultacjach, ale szczególnie tutaj po konsultacjach z zarządami osiedli, czyli podmiotami, które są najbliżej mieszkańców, które się mogą wypowiadać w imieniu mieszkańców, podjęliśmy taką decyzję, że konstrukcja budżetu obywatelskiego na następny rok będzie zmodyfikowana i to znacząco zmodyfikowana. Jak Państwo doskonale wiecie, jako prezydent miasta Nowego Sącza jestem zwolennikiem tego, aby to mieszkańcy decydowali o tym, jak są wydatkowane ich środki. Wywodzę się z ruchu miejskiego, wychowałem się na osiedlach. Wiem, że ludzie na tych osiedlach, mieszkańcy Nowego Sącza najlepiej wiedzą, jak wydać swoje pieniądze, dlatego postanowiliśmy o podziale tego budżetu, tych środków pomiędzy 25 osiedli. Będą to kwoty mniejsze, chociaż oscylują pomiędzy kilkanaście tysięcy, a nawet niektóre osiedla otrzymają ponad 130 tysięcy, a jest to zrobione według algorytmu związanego a z, w 50% z terenem, który obejmuje dane osiedle, b w 50% jest to powiązane z liczbą mieszkańców danego osiedla. Uznaliśmy po takiej dyskusji także z przewodniczącymi i zarządami osiedli, że jest to formuła najbardziej sprawiedliwa, zbliżona do takiego optymalnego modelu, ponieważ są osiedla, które mają dużo mieszkańców, ale bardzo stosunkowo niewielką liczbę kilometrów kwadratowych i z drugiej strony są osiedla, które są bardzo duże terytorialnie, ale są zamieszkane przez mniejsze populacje. I to takie skrzyżowanie tych dwóch danych powoduje, że mamy nadzieję, że to znajdzie zrozumienie i również u mieszkańców. To właśnie mieszkańcy na danych osiedlach, to zarządy osiedli będą mogły przeprowadzić skuteczną akcję wskazania największych potrzeb, które są do rozwiązania w następnym roku z budżetu obywatelskiego. My oczywiście również będziemy wspierać ten cały proces, ale mam nadzieję, że ten proces w tym roku będzie właśnie taki najbliższy mieszkańcom, że nie będzie tutaj emocji negatywnych, tylko same pozytywne będą się tutaj mieszkańcy i te zarządy osiedli wręcz przeganiać w tych pomysłach, które mają poprawić jakość życia. Projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać dwojako, albo w tradycyjnej formie papierowej, składać je na dzienniku podawczym, bądź elektronicznie poprzez naszą stronę bo.nowysacz.pl oddzielone kropkami. Również na tej stronie można pobrać formularze niezbędne do wypełnienia projektu i załączniki. Co taki wniosek powinien zawierać? Wniosek powinien zawierać syntetyczne określenie realizowanego zadania, kosztorys przewidziany, ale również listę poparcia dla projektu. Od tego roku tylko jedna osoba. I to wszystko znajdziemy na stronie internetowej? Tak, oczywiście. Komplet informacji na temat budżetu obywatelskiego, nie tylko wnioski, znajdziecie Państwo na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Ja tylko apeluję, aby mieszkańcy składali takie pomysły, które są realne do wykonania, bo pamiętamy historię skrzydeł nad Krakowem, więc fajny pomysł w ramach budżetu obywatelskiego, który nie mógł się zrealizować po prostu, więc projekt ma być przemyślany tak, również, że jeżeli powstanie z tego jakaś inwestycja na przykład, żeby ona potem nie ponosiła i nie generowała w czasie bardzo wysokich kosztów, bo to też nie będzie uzasadnione i racjonalne ekonomicznie, bo nie o to w tym chodzi. Czyli naprawdę myślmy otwarcie tak, żeby to było możliwe do zrealizowania.